kolejne raporty pokażą tak naprawdę, co się dzieje na rynku krajowym, ogólnopolskim. Jeżeli ta tendencja spadkowa bądź taka studząca się utrzyma, no to można gdzieś tam prorokować, że wchodzimy w tą ostatnią fazę tej stabilizacji. Moim zdaniem nie ma się czego obawiać. Dużo się mówi o tak zwanym okresie trwałości wielkiej płyty. Szczególnie te 11-piętrowe wielkie bloki, tak? Tak, natomiast proszę zauważyć, że te budynki są cały czas modernizowane, są cały czas doinwestowywane w tym zakresie niezbędnym do funkcjonowania, są termomodernizowane. Także nie jest tak, że ktoś je postawił i one sobie stoją. Ten okres trwałości generalnie wielu budynków w Polsce, taki teoretyczny, jest przekroczony. No to ja starałem się policzyć taką różnicę, jakby to kwotowo wyglądało na przykładzie kawalerki na osiedlu ZOR w Cieszynie, bo taką gdzieś tam w rodzinie mamy. Także tam opłata z tytułu użytkowania wieczystego roczna. To jest ile?